Nazywam się Katarzyna Michalska, jestem specjalistą chirurgii ogólnej i specjalistą chirurgii plastycznej. 25 lat pracowałam w oddziale chirurgii plastycznej, obecnie Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne z oddziałem replantacji kończyn i hiperbarium. Pracowałam na pierwszej linii frontu na ciężkim oddziale. Moje pasje to pomaganie ludziom, to na pewno, ale to jest też ciężka praca, to jest walka o ich życie, wspomaganie ich w chorobie, i kontakt z nimi, jak wyjdą ze szpitala. Nazywam się Karolina Małek-Stelmachowska. W moim zawodzie pasjonuje mnie wiele rzeczy. Przede wszystkim jego dynamika, nieprzewidywalność, konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji, szkoleń. Każdy pacjent stawia przed nami nowe wymagania. Musimy się szkolić, musimy się doskonalić. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem wielką szczęściarą, ponieważ mój zawód jest moją pasją. Centrum Medyczne PlusMed jest przygotowane w zasadzie do całego spektrum zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak i w znieczuleniu ogólnym. W miejscowym wykonujemy plastykę powiek górnych, plastykę powiek dolnych, operacje odstających małżowin usznych, wycinamy różnego rodzaju znamiona, zmiany, blizny. Natomiast w znieczuleniu ogólnym to mówimy o faceliftingu, o plastyce korekcyjnej nosa, o plastyce powłok brzusznych, operacje piersi, wszelkiego rodzaju, czyli powiększanie metodą wszczepiania protez piersiowych, pomniejszanie piersi i ich lifting. Chirurgia plastyczna składa się z dwóch działów, chirurgii rekonstrukcyjnej i z chirurgii estetycznej. Chirurgia rekonstrukcyjna zajmuje się odtwarzaniem na przykład dużych ubytków powstałych po nowotworach lub po urazach. Chirurgia estetyczna zajmuje się kreowaniem piękna, poprawianiem urody. Są to dwie troszeczkę różniące się od siebie dziedziny, tworzące wspólną całość pod postacią właśnie chirurgii plastycznej. Coraz więcej mężczyzn interesuje się zabiegami z zakresu chirurgii plastycznej. To są zarówno powieki górne, opadanie powiek górnych czy dolnych, ale również to jest ginekomastia, czyli przerost męskich gruczołów piersiowych. Po takim zabiegu to może być albo liposukcja, albo zabiegi chirurgiczne stricte z wycinaniem gruczołu i z redukcją nadmiaru skóry. No oczywiście samoakceptacja mężczyzny jest zupełnie inna. To jest niesamowita satysfakcja, jak pacjent jest zadowolony. Daje to dużą radość.